witam serdecznie pod siedzibą firmy Ant w Londynie. Na początku chciałem wszystkim swoim klientom, znajomym podziękować za ostatnie oddane głosy w plebiscycie Polish Choice of the Year 2015, gdzie przy Waszej pomocy udało zdobyć się pierwsze miejsce w tej kategorii i dzięki temu otrzymaliśmy statuetkę. Oto ona. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Dzisiaj witamy naszych klientów na szkoleniu zewnętrznych systemów dociepleń z firmą Ceresit. Publiczność, frekwencja dopisała, jak będzie można to zobaczyć. Systemy dociepleń, które w Anglii rozwijają się coraz bardziej, coraz strategiczniej. Firma Ceresit, która otrzymała certyfikat BBA, pozwala na dynamiczny rozwój systemów dociepleń w Anglii. Na tych szkoleniach pokazujemy stronę praktyczną produktów, omawiamy trochę teorii, jak, dlaczego stosować systemy, jak to robić prawidłowo. Za każdym razem część wykonawców jest ta sama, część wykonawców jest nowa. Staramy się pokazywać, jak to robić tak step by step, od podstaw aż do wykończenia. W ramach urozmaicenia staramy się pokazywać coraz to nowsze rozwiązania, coraz bardziej zaawansowane techniki. Pokazujemy takie tips and tricks, jak wykonać prawidłowo system ociepleń. Szczególnie ważne jest też to, że zawiązujemy relacje z tymi wykonawcami. Jesteśmy w stanie poznać ich, odpowiedzieć na pytania, które ich nurtują. Bardzo często odpowiadamy na pytania, których nie zadaje się w Polsce, a sytuacje występują tutaj zupełnie inne niż w naszym kraju. Dzisiejsze szkolenie było poświęcone praktycznemu, poprawnemu wykonaniu systemu ETICS. Prezentowaliśmy tutaj, począwszy od przygotowania podłoża, poprzez klejenie materiału izolacyjnego, poprzez zatapianie siatki i nakładanie struktury, krok po kroku każdy z etapów pracy. I tu działają naprężenia. Jedne sobie ciągną w tą stronę, te sobie ciągną w tą stronę. Nie ma szans, żeby tu nie pojawiło się pęknięcie. Dodatkowa siatka, dodatkowe wzmocnienie i jeszcze dodatkowo, że te siły działają idealnie w kierunku prostopadłym do oczu. Także bardzo istotne jest, aby stosować w narożach siatki diagonalne. Tak jak przy przypadku tych elek, nie upieram się, to będzie to bardzo dobrze, jeżeli tam sobie inwestor czy kierownik bardzo życzy, wycinamy, jeżeli nie, może przejdzie. Natomiast w przypadku siatek diagonalnych, jeżeli tego nie damy, pęknięcie jest gwarantowane. Prasowanie siatki diagonalnej. Siatkę diagonalną wstawiamy przed całą powierzchnią, a nie po. Dla samego faktu, że później szpachlujemy całą powierzchnię, niwelujemy nierówności. Jeżeli przykleimy taką łatę na już zatopioną siatkę, to już samo to, że mamy zgrubienie w tym miejscu. Jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak się pracuje na tej 85, zapraszam. To ja już pozwolę sobie tutaj przeciągnąć. Co jest w zalecie lepszych klejów, czy do klejenia, czy do zatapiania siatki? One mają dłuższy czas otwarcia. Przepraszam. Na tym kleju możemy dłużej pracować. Nie musimy cały czas w tym wiatrze. To jest bardzo istotne przy wyższych temperaturach, gdzie jest słońce, jest jeszcze wiaterek. Zalecany sposób zatapiania siatki to jest jednak na grzebień. Tu nie ma co kozakować i mówić, no bo grzebień też daje nam jednakową grubość. Aplikując klej na grzebień, uzyskujemy jednakową grubość. Jeżeli dobrze nałożymy sobie klej, to już nie musimy zbierać nadmiaru albo dokładać później przy wprasowaniu siatki.